A ja chciałam jeszcze się ustosunkować prywatnie do tej sprawy, co będzie na naszym spotkaniu, choć nie wiem, co będzie, ponieważ to jest taka tematyka, w którą ja dość długo i aktywnie wchodziłam. Właśnie w takich, no i początkowo naukowo, a potem już tylko w spotkaniach z publicznością, tłumacząc, rozmawiając, dyskutując, pisząc artykuły i tak dalej. I jestem zmęczona. Więc się bardzo cieszę, że są następcy, znaczy nie moi następcy, ale w ogóle kolejni ludzie, którzy chcą rozmawiać z nami, bo to trzeba z nami rozmawiać. I chciałam powiedzieć tylko parę słów, ponieważ w gruncie rzeczy GMO, to, że powstały genetycznie modyfikowane organizmy, a zaraz to sobie zdefiniujemy, to się zaczęło od tego, że w 1972 roku pojawiły się enzymy, białka, które były w stanie przecinać DNA, nić DNA w określonych miejscach. Czyli jeżeli to sobie wyobrazimy, że to jest metr jakiejś nici i ona się składa z tych podjednostek, nukleotydów, to te enzymy, które się nazywają restrykcyjnymi, przecinały zawsze w okolicy określonej kolejności, my mówimy sekwencji nukleotydów, 4 albo 6 nukleotydów, czyli króciutki odcinek, ale o specyficznej budowie. W związku z tym, jak się ma taki enzym wydzielony i jak się ma czysty DNA uzyskany z jakiegoś źródła, to jeżeli tym enzymem podziałamy na ten DNA, to on się podzieli na mniejsze kawałki, zawsze takie same. No to jest fantastyczna rzecz. Przedtem tych enzymów nie znano i jak się działało enzymami na DNA, to się takie szatkowanie się odbywało. Dużo różnych produktów, niepowtarzalne wyniki z doświadczenia na doświadczenie. Wtedy, kiedy odkryto enzymy restrykcyjne, 71, 70 rok, no to się właśnie ludzie zachwycili, że można dzielić każdy DNA na określone fragmenty. I potem sobie jeszcze wymyślili, że można te fragmenty z różnych organizmów ze sobą łączyć i otrzymuje się wtedy taką hybrydę. DNA, który zaczyna się nić DNA, która się zaczyna jest na przykład z człowieka, a potem wsadzamy kawałek ze świni. I to, co jest interesujące w tej technice, która pojawiła się w 1972 roku, to jest to, że wtedy taki naukowiec jak ja, jeszcze stosunkowo młody, po prostu był zachwycony. Znaczy, że dostało się do rąk taką niezwykłą technikę, że to daje tak niezwykłe perspektywy dalej dla nauki, że właściwie mogłam być tylko zachwycona. I jest słynna anegdota o tym, że ludzie pokroju, którzy potem dostali Nobla i pracowali już tam nobliści w Stanford, którzy tę technikę pierwsi zastosowali, jak o tym opowiadali, to uważali to samo, co ja, młoda osoba, że to jest nadzwyczajne, że teraz będziemy operować materiałem genetycznym, jak się nam będzie podobało. I powiem tylko jedno, żeśmy wtedy nie wiedzieli w 1972 roku, że materiał genetyczny człowieka, żaby, myszy, wszystkich organizmów, które mają jądro komórkowe w komórce, jest zbudowany inaczej, według innych zasad, niż bakterii i wirusów. Czyli, że kawałek wzięty od człowieka i wsadzony do bakterii, bakteria go nie rozpozna jako swój. I kawałek bakteryjny wsadzony do, połączony z DNA człowieka i wsadzony do jego komórek niekoniecznie zachowa się tak, jak zachowuje się w bakteriach. Jednym słowem nie wiedziano podstawowej, nie istniała podstawowa informacja, która umożliwia mieszanie ze sobą różnych materiałów genetycznych. To my to dzisiaj wiemy. To potem coraz bardziej ludzie byli zdziwieni, ludzie, którzy nie są naukowcami, jak można było podejmować tak ryzykowne doświadczenie. Ja nie chcę tego Państwu mówić dlatego, żeby ostrzegać, że wciąż ci naukowcy, tu siedzi pan Sowa, naukowiec, który pracuje z roślinami, że oni robią rzeczy nieodpowiedzialnie. Tylko historia rozwoju inżynierii genetycznej pokazuje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, że trzeba dobrze wiedzieć, z jakim materiałem się pracuje. I po drugie, że trzeba rozmawiać również z resztą społeczeństwa. Nie robić za plecami społeczeństwa czegoś, co potem się może okazać, że się nierozsądnie robiło.
Więc nie chcę być przeciw. Ja tylko mam teraz siwe włosy, a wtedy ich nie miałam. I te siwe włosy oznaczają, że ja troszkę więcej wiem o życiu, nauce, społeczeństwie, skutkach stosowania nauki. Koleżanka mi mówi, że jak się, bo ja mówię, nie wiedzieli, a zabrali się. Ona mówi, ona jest psycholożką, mówi, przecież właściwie do wszystkiego w nauce się zabieramy, nie wiedząc, bo inaczej nie byłoby nauki. Nauka polega na tym, że odkrywamy to, czego nie wiemy. Ale musimy to robić w jakiś sposób bardzo odpowiedzialni. I naukowcy w 1972 roku zorientowali się, że może za bardzo biegną do przodu. Zorganizowano wielką konferencję w 1974 roku. Było na niej dwóch Polaków, profesor Węgleński, dzisiejszy już emeryt, ale wtedy młodziutki genetyk, i profesor Gajewski, którego już nie ma z nami. Dwóch wybitnych genetyków, którzy wysłuchali tego, co w tym Asilomar było do powiedzenia i jak będziemy dalej żyć, genetycy, żeby nie zrobić nikomu krzywdy ziemi, środowisku i tak dalej. No i potem doszliśmy również do genetycznie modyfikowanych roślin i tu już głosu panom zabierać nie będę. Mam nadzieję, że czeka nas ciekawy wieczór. Droga pani profesor, droga Magdo, to pięknie streściłaś wszystkie lęki i taką propagandę GMO, anty-GMO, z którą chętnie podejmę polemikę. Rzeczywiście początek lat 70. był czasem pewnych obaw i stąd ta konferencja w Asilomar, a te obawy brały się stąd, że taki amerykański naukowiec Paul Berg dokonał pierwszej transgenezy, czyli przeszczepienia genów pomiędzy różnymi organizmami. On najpierw przeniósł geny z wirusa, małpiego wirusa, który powoduje nowotwory SV40, do wirusa bakteriofaga, który atakuje bakterie, i następnie zmodyfikował bakterie, przeniósł do bakterii geny wirusowe. I doktorantka Paula Berga przestraszyła się i zaczęła z nim rozmawiać, posłuchaj, co my robimy. Ten wirus powoduje nowotwory. Co się stanie, jeżeli zmodyfikowana genetycznie przez nas bakteria wydostanie się przez przypadek z laboratorium i nowotwór stanie się chorobą zakaźną? Poniekąd nowotwory są chorobą zakaźną, raczej kimacicy, dlatego że jest powodowany przez wirusa, aczkolwiek bardzo bano się takich negatywnych, nieprzewidzianych skutków. Tylko tutaj jest jeden ważny element, mianowicie to były doświadczenia na mikroorganizmach, zresztą niebezpiecznych mikroorganizmach, dlatego niewidocznych gołym okiem, bardzo szybko powielających się. No, wirus nie jest, czy wirus jest organizmem, czy jest żywy, czy jest nieżywy, to jest tocząca się od dekad dyskusja w nauce. W każdym razie nie dotyczyło to roślin. A my rośliny modyfikowaliśmy genetycznie, to znaczy zmienialiśmy ich genom od co najmniej 10 tysięcy lat. I zacytuję tutaj profesora Pawła Golika, genetyka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dyskusja, pytanie, czy modyfikować genetycznie rośliny, jest spóźniona o 10 tysięcy lat. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Nazwa genetycznie zmodyfikowane organizmy, GMO, która wśród tak dużej części społeczeństwa, nie tylko polskiego, budzi obawy, jest nazwą mylącą. Dlatego, że ona właśnie sugeruje, że tylko te organizmy, które określamy, klasyfikujemy jako GMO, są zmodyfikowane genetycznie. To nieprawda. GMO to są organizmy zmodyfikowane genetycznie narzędziami inżynierii genetycznej. Natomiast rośliny, które dzisiaj się uprawia na całym świecie, są modyfikowane właśnie od 10 tysięcy lat różnymi metodami. Jak oddam mikrofon Sławkowi, to pokażę tutaj taki slajd, dzięki któremu mam nadzieję, że Magdo i Państwo i tutaj obecni na sali przestaną się bać tych roślin GMO. Dodam jeszcze jedną rzecz, bo wspomniałeś tutaj o tych różnicach genetycznych między organizmami, szczególnie między organizmami jądrowymi, tak je nazwijmy, a bakteriami i wirusami. Ale jednak
Jesteśmy bardzo zbliżeni pod względem budowy genetycznej, a kod genetyczny jest taki sam i dla wirusów, i dla bakterii, i dla wszystkich innych organizmów, to po pierwsze. Po drugie, są bakterie, które na przykład potrafią umieszczać swój materiał genetyczny w roślinach i dzięki powodują taką guzowatość korzeni. Sławek tutaj może jeszcze dokładniej o tym opowiedzieć. To jest zresztą bakteria, która jest wykorzystywana do przenoszenia DNA właśnie do roślin. W ogóle jest takie zjawisko w przyrodzie, które się nazywa horyzontalnym transferem genów. I to polega na tym, że przenoszone są geny pomiędzy organizmami z bardzo odległymi od siebie, wręcz z różnych królestw. Bakterie do owadów, do roślin, także wirusy, tak jak wspomniałem, nie wiadomo, czy to jest organizm żywy, czy nie, no, ale w każdym razie zawierający materiał genetyczny. Mamy też w sobie, my jako ludzie jesteśmy takim patchworkiem też genetycznym, który ma w sobie zapisaną całą ewolucyjną przeszłość. No, prawie 99% DNA to jest, mamy to identyczne z szympansem. Czy my jesteśmy, czy w takim razie 99% nas to jest nieludzkie, a ten 1% jest ludzki. Szacuje się też, że 20% DNA mamy identyczne z ryżem, czy nie wiem, te 20% jest jakoś obce, czy my czujemy się, że mamy w sobie kawałek ryżu. Myślę, że możemy do tego tematu wrócić, bo to są ciekawe pytania, ale te podziały, te ścisłe granice nie są tak naprawdę między organizmami, nie są tak naprawdę ścisłe i do takiego wniosku już właściwie doszedł Karol Darwin, że istnieje właściwie pewna płynność i zmienność w świecie przyrody. Sławku, oddam tobie teraz głos, a ja poszukam tego takiego antylękowego slajdu. Dobrze, to ten spróbuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję Pani Profesor za zaproszenie i cieszę się, że tak bardzo dużo osób tutaj przybyło. Cieszę się również z tego powodu, że zaczęliśmy dyskusję od bardzo ważnej sprawy. Ona wydaje mi się, że jest fundamentalna, czyli żebyśmy zrozumieli, co to jest GMO. Marcin wspomniał, że GMO uzyskuje się poprzez stosowanie różnych technik inżynierii genetycznej. I to jest prawda, ale żeby może jeszcze, może nie tyle bardziej skomplikować, ale właśnie żeby wyjaśnić to, to chciałbym Państwu powiedzieć, że nie wszystkie techniki inżynierii genetycznej powodują powstawanie genetycznie zmodyfikowanych organizmów, które są regulowane przez prawo dotyczące GMO. Czyli ten podział, ta sama definicja jest wytworem sztucznym, jest wytworem człowieka. Dzisiaj dyskutujemy, zastanawiamy się nad tym, czy ona jest aktualna, ponieważ definicja, którą mamy w prawie europejskim, również w prawie polskim, ona ma już ponad 20 lat, a 20 lat temu widzieliśmy dużo mniej niż wiemy dzisiaj. I to zarówno jeśli chodzi o ocenę ryzyka stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, jak i o to, że powstały dzisiaj nowe techniki, gdzie również prawnicy zastanawiają się, czy produkty wytworzone tymi technikami powinny być traktowane jako GMO, czy nie. I takim znaną technologią wszystkim nas jest mutageneza. Mutageneza, zgodnie z prawem europejskim, jest traktowana jako technika, która powoduje genetyczne modyfikacje, ale sama technologia, sama technika została wyłączona z prawa, z dyrektywy 2001/18. Czyli można powiedzieć, że to jest GMO, które nie jest regulowane poprzez przepisy dotyczące GMO. I tu wracamy do tego pytania, które Marcin zadał. Czy to 10 tysięcy lat to nie jest za późno, kiedy powinniśmy modyfikować rośliny? Wydaje mi się, że niewiele osób, które wypowiada się na temat GMO, właśnie zastanawia się tak naprawdę albo
spoglądało dobrze do prawa, które organizmy są regulowane poprzez prawo dotyczące GMO, a które nie. Bo kiedy my mówimy o żywności genetycznie zmodyfikowanej, to mówimy tylko o tych genetycznych modyfikacjach, które są regulowane przez prawo, bo tylko te wymagają znakowania. Kiedy mówimy o cenie ryzyka, to znowu mówimy o tych definicjach, które zostały stworzone przez człowieka. I dlatego warto jest nie tylko czytać definicje, ale je rozumieć i może czasami jeszcze głębiej gdzieś tam poszperać, żeby wiedzieć, czy kiedy mówimy o GMO, to dokładnie jesteśmy w stanie zdefiniować i rozróżnić różne produkty, które są wytworem dzisiaj inżynierii genetycznej. Ja oczywiście nawiążę do tego, co mówił Sławek. Proszę Państwa, tu jest zdjęcie, mam nadzieję, że wszyscy dobrze widzą. To jest zdjęcie gdzieś z przełomu lat 40. i 50. XX wieku. To jest reklama w sklepie ogrodniczym Super Atomic Energized Seeds, czyli nasiona naenergetyzowane atomowo, można by powiedzieć. O co chodzi? To są nasiona roślin sprzedawane tutaj w paczuszkach po dolarze, kwiatów, które zostały poddane działaniu promieniowania jonizującego, czyli innymi słowy mutagenezie, o której mówił Sławek Sowa. Do czego służyła mutageneza? Otóż bombardując tym promieniowaniem jonizującym dokonywano tysięcy mutacji genetycznych w nasionach i tak naprawdę to były takie jajka z niespodzianką, bo nie wiadomo było, co się z nich narodzi. I teraz ten uspokajający slajd. Proszę się nie bać tej tabeli, bo ona tylko skomplikowanie wygląda. Tutaj na górze mamy różne metody otrzymywania odmian roślin, czy też modyfikowania genetycznego, należałoby powiedzieć. Krzyżowanie roślin. Możemy założyć, że od co najmniej kilku tysięcy lat stosowane. Mutageneza stosowana od lat 40., 50. XX wieku, krzyżówki międzygatunkowe i transgeneza, czyli GMO. No i teraz spróbujmy po pierwsze przyjrzeć się tej zakreślonej poziomoramce czerwonej. Czy występują w naturze te trzy metody, które są tutaj dla nas najbardziej interesujące, czyli krzyżowanie, mutageneza i transgeneza? Tak, wszystkie występują w naturze. Ile jest zaangażowanych genów w ten proces, czyli zmian genetycznych? Około, w przypadku krzyżowania 10 do 300 tysięcy genów. W przypadku mutagenezy jest to niemożliwe do oszacowania. W przypadku GMO 1-3 geny. Dlaczego w takim razie mielibyśmy się bać precyzyjnej metody i mówić o tym, że nie wiemy, co my robimy, skoro od tysięcy lat, a na ogromną skalę od ponad 50 lat, stosowaliśmy metody, kiedy też nie wiedzieliśmy, co robimy. Oczywiście można tutaj się posłużyć takim kontrargumentem, że żadna z tych metod nie pozwala przeszczepiać genów od obcych organizmów. No, nie da się tą metodą przenieść genu z bakterii do rośliny, co zrobiono pod koniec lat 90. i mamy dzisiaj uprawiane na świecie rośliny właśnie z bakteryjnym genem. No dobrze, ale na to też można odpowiedzieć, co z tego, skoro my wiemy, co ten gen bakteryjny produkuje w roślinie, a produkuje białko, jak to białko wpływa na organizm człowieka, na organizm zwierząt, jak to białko wpływa na środowisko. I przypomnę, to jest jeden gen. Mutageneza to jest taka tak naprawdę genetyczna ruletka i w tej chwili na świecie jest uprawianych około 3000 odmian roślin uzyskanych dzięki mutagenezie, właśnie, czyli promieniowaniu jonizującemu, działaniu silnymi mutagennymi, czyli rakotwórczymi substancjami chemicznymi, dzięki bombardowaniu neutronami prędkimi. Także wsadzało się do laboratoriów nasiona i się, czy też rośliny, komórki roślinne i się po prostu bombardowało właśnie promieniowaniem jonizującym, powodując dziesiątki tysięcy mutacji genetycznych, których nie było sposób przewidzieć. W związku z czym jeszcze raz ponowię pytanie, skąd
skąd ten lęk. Jeżeli państwo lubią na przykład spaghetti, to bardzo duży procent upraw we Włoszech takiej odmiany pszenicy durum, z której się robi spaghetti, która się nazywa creso, to jest właśnie pszenica, która została uzyskana w laboratorium dzięki bombardowaniu neutronami prędkimi i to jest mutant genetyczny, to są naprawdę mutanty genetyczne, natomiast GMO to nie są mutanty genetyczne. Ja jeszcze może tylko dodam, że ta tabelka pochodzi z takiego bloga pisanego przez doktora Wojciecha Zalewskiego, GMO, blog polityka.pl. Tam mogą państwo znaleźć różne ciekawe i dokładne informacje na temat GMO. To jeżeli chodzi o źródło, bo nie jest to podpisane. Także mam nadzieję, Magdo, że trochę cię uspokoiłem, jeżeli chodzi o to GMO. I co ciekawe jest, jeszcze może jedną informację dodam. To, co mówił Sławek, to znaczy, że ważna jest tutaj ta linijka. Czy wymagana jest ocena ryzyka dla środowiska i takiej odmiany uzyskanej którąś z tych metod. I proszę spojrzeć, że tylko w przypadku GMO wymagamy takiej oceny. A dzięki mutagenezie też można na przykład uzyskać i uzyskano odmiany roślin, które są odporne na dany herbicyd, czyli środek chwastobójczy, bo jest taka w tej chwili najbardziej rozpowszechniona odmiana soi, również kukurydzy, która jest odporna na herbicyd glifosat, ale są też odmiany uzyskane dzięki mutagenezie, które są odporne na inne herbicydy i też są uprawiane na świecie i one nie są badane pod tym kątem. Co więcej, nie ma w przypadku GMO, nie ma udokumentowanej szkodliwości dla zdrowia człowieka żadnej z odmian obecnie uprawianych. Natomiast są w przypadku innych sposobów uzyskiwania czy też modyfikacji genetycznej roślin są takie przypadki, kiedy uzyskano rośliny, które okazywały się dopiero po tym, jak zaczęto je uprawiać na polu, że są szkodliwe. To może ja też dwa słowa. Tak. Pani profesor wspomniała wcześniej o tym, że to faktycznie nie wszystko DNA tak samo. Chociaż jeśli odniesiemy się do ewolucji, no to należy spojrzeć na to, że jednak wszystkie organizmy pochodzą od wspólnego przodka. I przenosząc DNA dzisiaj od człowieka do bakterii, produkujemy ludzką insulinę, co jest ogromnym, wydaje mi się, osiągnięciem. Ale ja chciałbym dwa słowa na temat nawiązać do tej tabeli, która tutaj jest pokazywana przez Marcina, która w sumie uzmysławia nam również, że modyfikacje genetyczne to nie jest nic nienaturalnego. Często nam się wydaje, że aha, to człowiek był taki mądry, że wymyślił przenoszenie genów, modyfikacje z obcych organizmów, modyfikacje może genów, które istnieją. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że człowiek tylko obserwował to, co istnieje w przyrodzie i ta tabela tutaj pokazywała, że nawet transformacje przez agrobakterium zachodzą w sposób naturalny. Czyli jeśli bakterie potrafią przenosić swoje DNA do roślin i je modyfikować, no to człowiek pomyślał, okej, to może ja spróbuję wykorzystać te bakterie do tego, żeby przenosić DNA i modyfikować rośliny w takim kierunku, w jakim ja chcę to robić. Istotne jest jedno, jeśli chodzi o ocenę ryzyka. Czy może 25-20 lat temu my jeszcze byliśmy bardzo ostrożni, ponieważ technologia była nowa. Chociaż innowacyjna technologia, zgodnie z definicjami chociażby OECD, mówi, że to są technologie, które nie są starsze niż 3 lata lub nie starsze niż 5 lat, jeśli nie są powszechnie używane. Nie można nazywać, że modyfikacje genetyczne to są nowe technologie.
Ale w przypadku oceny ryzyka to istotne jest, nie jakimi technikami my modyfikujemy, nie jakimi technikami my zmieniamy, ale co zmieniamy. Czyli dla nas istotne powinno być ten produkt końcowy. I tak wytworzono też w Kanadzie prawo, jeśli chodzi o ocenę nowych technologii, że w Kanadzie mówimy, dla mnie nieistotne jest dla nich, jaką techniką zostały zmodyfikowane rośliny czy organizmy. Istotne jest, co ja zrobiłem, w jakim zakresie, gdzie będą te rośliny uprawiane, na jakiej powierzchni i tak dalej. Technologia nie jest istotna. Istotny jest ten produkt końcowy. A jest to spowodowane też z tego powodu, że bardzo często ryzyko stosowania różnych tych technologii my bezpośrednio utożsamiamy z zagrożeniem. A ryzyko i zagrożenie to jednak nie jest to samo. Ryzyko jest wypadkową zagrożenia, które my powinniśmy zdefiniować, natężenia tego zagrożenia i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Prawda? To określa nam ryzyko. No i mamy oczywiście jeszcze możliwości, żeby te zagrożenia w jakiś sposób ograniczać. Ja nie chcę tutaj mówić, że wszystko, co produkujemy, powinno być szczegółowo przebadane. Chciałem tylko powiedzieć, że zarówno produkty uzyskane poprzez mutagenezę, jak i inżynierię genetyczną powinny być badane w takim zakresie, jak to jest konieczne, żeby te wszystkie produkty, które my wprowadzamy jako żywność czy do środowiska, były bezpieczne. Jeszcze tutaj chciałem Państwu jeden obrazek pokazać, który udowadnia, co człowiek potrafił zrobić bez narzędzi inżynierii genetycznej, modyfikując, radykalnie modyfikując genetycznie rośliny. To jest, proszę Państwa, kukurydza, sprzed, naturalna kukurydza sprzed około 9000 lat, która rosła sobie tylko w jednym regionie świata, tutaj w Ameryce Środkowo-Północnej, na terenie dzisiejszego Meksyku. To była taka trawa, która się nazywała teosinte i znamy 8 odmian, które istniały. Ona była wielkości niecałych 2 centymetrów. Składała się z 5-10 bardzo twardych ziaren, które smakowały, jak tutaj jest napisane, jak taki suchy, surowy ziemniak. I w porównanie z kukurydzą, którą mamy dzisiaj, występuje, jest uprawiana na całym świecie, jest około 1000 razy większa, ma 20 centymetrów około. Ma też zupełnie, tutaj jest podany skład tej teosinte dawnej w porównaniu ze współczesną kukurydzą. Więc mamy różnicę w zawartości wody, mamy różnicę w zawartości cukrów. 3 razy więcej cukrów ma współczesna kukurydza i w zawartości innych składników. Nic, co w tej chwili jemy, poza runem leśnym oraz dziczyzną, nie jest naturalną żywnością i nie jest organizmami, które występują w przyrodzie. Ta kukurydza nie jest w stanie przetrwać w dzikim środowisku. Trawa teosinte tak. W związku z czym, dlaczego ja o tym mówię? Po pierwsze, żeby pokazać Państwu, jak ogromne zmiany genetyczne zaszły właśnie w kukurydzy narzędziami, które były działaniem na ślepo. No można, ja często używam takiego porównania, że GMO to jest jak operowanie mózgu za pomocą skalpela laserowego, a mutageneza na przykład, czy krzyżowanie jest operowaniem mózgu za pomocą młota pneumatycznego albo dłuta, że naprawdę nie wiemy, co robimy. I tak to się odbywało. A druga rzecz, jest taka obawa i tutaj już wchodzimy na taki obszar ocen moralnych, które no, nie podlegają analizie naukowej. To znaczy, że to GMO jest właśnie taką okropną ingerencją. Te rośliny GMO to są takie rezultaty okropnej ingerencji właśnie w tę naturę. I mamy naturalną żywność, nienaturalną żywność. To GMO to jest nienaturalna żywność. No, powtórzę jeszcze raz. Ta kukurydza
nie ma nic wspólnego z naturalnym przodkiem, tak samo jak nie ma arbus, tak samo jak nie ma bezpestkowy grapefruit, tak samo jak nie mają bezpestkowe mandarynki, a szczególnie nie ma nic wspólnego pomelo, czyli mieszaniec grapefruita z pomarańczą. I wszystko to, co dzisiaj uprawiamy, jest nienaturalne. To są organizmy stworzone przez człowieka. Natomiast rzeczywiście w tych latach 70., jeszcze się cofnę do tej konferencji Wasilomar i tych lęków związanych z inżynierią genetyczną, ale podkreślę jeszcze raz, to były lęki związane z mikroorganizmami, co do których obawiano się, że one rzeczywiście będą powodować choroby i różne bardzo nieprzyjemne rzeczy. Otóż w Stanach Zjednoczonych był taki, jest taki aktywista, który się nazywa Jeremy Rifkin. I to naprawdę tak, ten lęk przed GMO, to wszystko zaczęło się od niego. To jest pan, który, przyznam szczerze, nie budzi mojego zaufania, ponieważ mojego zaufania nie budzą ludzie, którzy wypowiadają się i to bardzo obszernie na różne odległe tematy. On napisał kilkanaście książek na bardzo, bardzo, o bardzo zróżnicowanej tematyce. To jest aktywista, można powiedzieć, ideolog, no taki działacz, przekonany o tym, że jest człowiekiem renesansu, zna się na wszystkim, w związku z czym o wszystkim może pisać. I on napisał, napisał trzy książki poświęcone biotechnologii. Pierwszą wydał w latach 70., ona się nazywała Algeny. Tytuł tej książki nawiązywał do pojęcia alchemii po angielsku, czyli po prostu alchemia. Otóż Rifkin uważał, że biotechnologia grozi nam totalnym kataklizmem, że naukowcy traktują geny tak, jak alchemicy w dawnych czasach uważali, że ze wszystkich wszystkie metale można przekształcić w złoto. Tak samo genetycy uważają, że mogą potraktować geny jako taki materiał do lepienia i mogą z tego ulepić dowolne organizmy, jakie im się będzie chciało. Jeżeli zaczną to robić, to świat zostanie opanowany przez zmodyfikowane genetycznie organizmy, zakończy się dzika natura, skończy się dzika natura, jaką znamy, no i w ogóle nastąpi Armagedon, będzie to okropne i tak dalej, i tak dalej. Stephen Jay Gould, taki wybitny, nieżyjący już paleobiolog, popularyzator nauki, profesor Uniwersytetu Harvarda, jak przeczytał tę książkę, to stwierdził, że jest to jedna z najbardziej tandetnych intelektualnie publikacji, z jakimi miał okazję się zetknąć, dlatego że rzeczywiście Rifkin pokazywał w tej książce, że bo on też atakował Darwina w teorii ewolucji, że ma małe pojęcie o genetyce, małe pojęcie o biologii, ale podniósł dosyć istotne kwestie moralne dotyczące GMO. To znaczy on w tej książce i dwóch pozostałych poświęconych właśnie biotechnologii uznał, że gatunki są święte. Gatunki dzielą granice, których człowiekowi nie wolno przekraczać i posługiwał się w opisie GMO i w opisie biotechnologii tego, co robią naukowcy, właśnie pojęciami moralnymi, że to jest przekraczanie nieprzekraczalnych barier, że człowiek zaczyna wchodzić w rolę stwórcy. I on w połowie lat 80. przypadkiem spotkał się w Waszyngtonie z takim niemieckim działaczem, aktywistą, anarchistą, który trafił do więzienia w RFN, ale wyszedł z tego więzienia, ponieważ został wciągnięty na listę kandydatów do Europarlamentu przez niemieckich zielonych. Dostał się do tego Europarlamentu. Wychodząc z więzienia stwierdził, że porzuca marksizm i anarchizm i teraz on się zajmie ochroną środowiska. I w ramach kontaktów z organizacjami lewicowymi w Stanach Zjednoczonych pojechał do Waszyngtonu i tam przypadkiem spotkał Rifkina. Rifkin przekazał mu swoją wiedzę na temat biotechnologii, że oto tutaj się dzieje coś strasznego, coś potwornego zaczyna wyrastać, trzeba zacząć działać i ten Niemiec Benedikt Herlin wrócił do Europy przekonany, że ma z czym walczyć i jest o co walczyć. Opuścił Europarlament, przystąpił do Greenpeace'u i przekonał w latach 90. Greenpeace, że biotechnologia jest wielkim zagrożeniem i należy podjąć z nią walkę. Historia jest oczywiście bardziej skomplikowana, dłuższa, ja tutaj ją streszczam. Od tego się zaczęła walka z GMO, ale jeszcze raz
chciałbym podkreślić, co było istotnego. To było włączenie pewnych kategorii moralnych i pewnych opisów moralnych, które trafiły, jak mi się wydaje, do intuicji ludzi. To znaczy posługiwanie się w tej propagandzie anty-GMO przykładami, będzie kukurydza z genami skorpiona, karp z genami człowieka, to w nas intuicyjnie. Nawet przyznam się, proszę Państwa, że we mnie też, chociaż mam pewną wiedzę, ale to intuicyjnie coś jest nie tak w tej żywności. To jest coś nieczystego, moralnie podejrzanego. Ja to porównuję, bo są religie, które mają szereg przepisów dotyczących żywności, no chociażby koszerność w judaizmie czy halal w islamie. I tam też żywność jest objęta mnóstwem różnych przepisów, zakazów decydujących o nieczystości. Ja bym powiedział, że GMO to jest taka niekoszerna żywność współczesności, że to jest po prostu jedzenie nieczyste, dlatego że ono łamie te bariery biologiczne, święte, międzygatunkowe. Jeżeli, a ja to zrobiłem, jeżeli się przeanalizuje to, co mówi Greenpeace, to co pisze Greenpeace, a szczególnie to, co pisał i twierdzi nadal Jeremy Rifkin, ten prorok anty-GMO, który tę wojnę z GMO zaczął, to tam właśnie jest to skoncentrowane na tych kwestiach moralnych, mieszania organizmów, łamania właśnie tych barier międzygatunkowych. Jeremy Rifkin nigdzie nie odpowiedział, ja nigdzie nie znalazłem przynajmniej jego odpowiedzi na pytanie, no dobrze, a co zrobić z tym horyzontalnym transferem genów, tak? Kiedy bakterie na przykład odnajdujemy, on nie miał pojęcia o tym, a w tej chwili unika tego tematu. Co zrobić z mutagenezą? Co zrobić z krzyżówkami roślin, kiedy i to jest technika znana już od ponad 100 lat, kiedy pozbawiano, no przesadziłem może 100 lat, ale kiedy pozbawiano komórki roślinne ścian komórkowych i na przykład łączono dwie komórki reprezentujące powiedzmy dosyć odległe w obrębie roślin organizmy, stosunkowo odległe i w ten sposób tworzono jeszcze bardziej takimi wyrafinowanymi metodami krzyżówki. Przecież to było mieszanie genów. Pszenżyto też jest zmieszaniem, też jest złamaniem barier międzygatunkowych, prawda? A rośnie na naszych polach i się tym nie przejmujemy. Zupełnie, proszę pana, bo mieszańca tego znaleziono naturalnie. To było podstawą rozpoczęcia prac nad tworzeniem kapitału. Tak, ale to jest inna prawda. Ma pan rację, aczkolwiek te plenne odmiany, które dało się uprawiać, uzyskano dzięki zresztą naturalnej truciźnie kolchicynie. I dopiero właśnie te odmiany można było zacząć uprawiać. I oczywiście ma pan rację, że krzyżują się blisko spokrewnione organizmy, łamią te bariery międzygatunkowe. No jest chociażby krzyżówki są lwów i tygrysów. Rifkinowi pewnie bardziej chodziło o krzyżowanie odległych organizmów. Ja mam w ogóle wrażenie, że on myli pojęcia krzyżowania i modyfikacji genetycznej, dlatego że to też jest bardzo istotne, że przeniesienie jednego czy nawet kilku genów z organizmu jednego do drugiego nie czyni na przykład pomidora rybim. Jeżeli przeniesiemy na przykład dwa geny ryby, zakładam teoretycznie, do pomidora. Natomiast w badaniach opinii publicznej okazywało się, że większość ludzi jest przekonana, że jeżeli się dokona transferu genów właśnie z ryby do pomidora, to ten pomidor będzie miał jakiś rybi zapach, jakiś rybi posmak, w ogóle będzie rybi. I myślę, że to dotyka właśnie tych intuicji, które my mamy i tego, czego my się obawiamy. My rzeczywiście mamy jakąś taką naturalny odruch niechęci do mieszania organizmów i wyobrażenie sobie tego, że na przykład, a były takie robione badania, że do karpia wstawiano geny ludzkie, zresztą polscy naukowcy to robili, że to wywoływało jakieś niesamowicie takie emocjonalne reakcje, że jak to karp z genem człowieka jeszcze jedzony w trakcie Wigilii, to już w ogóle wyglądało koszmarnie. W
Proszę Państwa, ja może, jeśli pozwolicie, to wykorzystam ten przykład, który Marcin pokazał kukurydzy, żeby przez chwilę zastanowić się właśnie nad tym, co zmieniamy, gdzie zmieniamy i w jaki sposób powinniśmy oceniać ryzyko. Ponieważ chyba wszyscy się zgodzą, że jeżeli produkujemy nowe organizmy, to bez znaczenia, i mamy je spożywać, wprowadzamy je do środowiska, to bez znaczenia, czy powstają one poprzez mutagenezę, gdzie zmieniamy, mieszamy tysiące genów, czy jakimiś innymi technikami, powiedzmy bardziej precyzyjnymi, to w efekcie najbardziej istotny jest ten produkt końcowy. Ta kukurydza jest bardzo dobrym przykładem, która pokazuje, że człowiek od tysięcy lat ulepszał organizmy poprzez selekcję i selekcjonował je i krzyżowanie i selekcjonował je w takim kierunku, żeby były dla niego przydatne. Tak? Czyli jeśli spojrzymy na tą kukurydzę, którą tutaj widzicie Państwo, tą sztuczną kukurydzę z 2014 roku, co ciekawe, to są głównie odmiany mieszańcowe dzisiaj, to taka kukurydza w przyrodzie nigdy by nie powstała. Co więcej, ona została zmieniona tak bardzo przez człowieka, że gdybyśmy ją pozostawili w warunkach naturalnych, to ona bez naszej pomocy, bez nawożenia, agrotechniki, ochrony przed szkodnikami, grzybami, również by nigdy nie się nie utrzymała. I te zmiany są dosyć duże. Ale kiedy mówimy o ocenie ryzyka, to w Unii Europejskiej, zresztą nie tylko, ale prawo Unii na pewno wyraźnie to zaznacza, kierujemy się takimi dwoma podstawowymi zasadami. Pierwsza zasada to jest rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie, czyli nie mówimy, nie wyciągamy wniosków o bezpieczeństwie kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej, ponieważ jedną modyfikację genetyczną oceniliśmy, uznaliśmy, że jest bezpieczna, no to wszystkie modyfikacje kukurydzy będą bezpieczne. Nie wyciągamy też wniosków, które mogłyby mówić, że jeżeli jakieś modyfikacje okazały się niebezpieczne, no to wszystko jest, każda modyfikacja kukurydzy będzie niebezpieczna. W przypadku nowych, innowacyjnych organizmów stosujemy również zasadę przezorności, która niestety bardzo często jest źle interpretowana. Zasada przezorności wymaga od nas przezorności w sytuacji, kiedy brak naukowych dowodów dotyczących pewnego zakresu stosowania tych organizmów. I kiedy weźmiemy tą kukurydzę w warunkach Europy i dyskutujemy na temat możliwości przekrzyżowania z innymi dziko rosnącymi gatunkami, a często słyszycie Państwo o takich zagrożeniach, jeszcze gdyby to była kukurydza tolerancyjna na herbicyd, no to mogą powstać tak zwane superchwasty, to należy zadać sobie kilka dodatkowych pytań. Po pierwsze, czy w warunkach Europy istnieją dziko rosnący krewniacy do takiej kukurydzy, z którymi ona mogłaby się przekrzyżować? Marcin pokazał, że kukurydza pochodzi z Ameryki Środkowej, z Meksyku. Czyli w warunkach europejskich takiego niebezpieczeństwa nie ma. Oczywiście może się przekrzyżować z innymi odmianami kukurydzy. Ale zupełnie inaczej należałoby traktować i oceniać ryzyko tej kukurydzy i w naturalnym środowisku. Prawda? Czyli my, kiedy mówimy o bezpieczeństwie, niebezpieczeństwie, szczególnie właśnie GMO, to musimy pamiętać o tym, co modyfikujemy, jak modyfikujemy, czyli jakie geny, w jakim zakresie, bo my możemy wcale nie przynosić obcych genów, możemy wyłączyć gen odpowiedzialny za produkcję kofeiny w kawie. Czyli modyfikujemy, zmieniamy w obrębie jednego gatunku. Tak? Nie zmieniamy, nie przenosimy genów z innych gatunków czy z innych, powiedzmy, organizmów, z bakterii do rośliny. Musimy zastanowić się, w jakim celu są te modyfikacje, gdzie one są, w jakim zakresie. Krótko mówiąc,
musimy nauczyć się zadawać pytania. Nie możemy całego GMO wrzucić do jednego worka. Ja Państwu przed chwilą mówiłem, że nie wszystkie techniki inżynierii genetycznej prowadzą do uzyskania GMO. Prowadzą do uzyskania modyfikacji genetycznej, ale nie wszystkie modyfikacje genetyczne są regulowane przez prawo. I Marcin wspomniał tutaj o fuzji protoplastów, czyli komórek roślinnych pozbawionych ściany komórkowej. To jest bardzo fajna technika, która w ustawie o GMO i też dyrektywie 2011-18 wyraźnie wskazuje, że jeśli zastosujemy fuzję protoplastów takich organizmów, które ze sobą w naturze się nie krzyżują, to efektem tego będzie GMO regulowane przez prawo. Ale jeżeli ta sama technika zostanie użyta do modyfikacji organizmów, które się krzyżują w naturze, to efektem już nie będzie GMO. Pokazuje tylko, jak bardzo trzeba analizować, czy dany produkt będzie regulowany przez prawo dotyczące GMO, czy nie. Ma to niestety duże implikacje, jeśli chodzi o znakowanie takich produktów, jeśli chodzi o autoryzację ich jako żywność pasza czy do uprawy. Krótko mówiąc, dzisiaj hodowcy, naukowcy chcą wiedzieć, chcą mieć też jasnej wykładni prawnej, czy jeśli zastosują konkretną technikę, to efekt, produkt uzyskany, na przykład rośliny, będą traktowane jako GMO lub nie. Bo jeśli będą traktowane jako GMO, to okaże się, że nikt nie chce ich kupić. Bez znaczenia z jakich powodów. Mam nadzieję, że za chwilę do tych powodów uda nam się dojść. Jeśli będą traktowane jakie GMO, no to się okaże, że może nie wszystkich stać na to, żeby zapłacić badania, wykonać te badania, które są konieczne do autoryzacji tych produktów w Unii Europejskiej. I jeszcze jedno zdanie tylko powiem, oddaję Marcinowi. Marcin wspomniał o takim właśnie, no jest nazwany psychologiczny esencjalizm, czyli z jednej strony my wszyscy obawiamy się, że jesteśmy, że genetycy, biotechnolodzy może nie tyle naruszają naturalne prawa, które funkcjonują w przyrodzie, niektórzy nazywają je prawami stworzenia świata, że mieszają tutaj DNA, a to DNA jest postrzegane jako coś niezmiennego i każdy organizm ma zbiór cech charakterystycznych dla niego i nie powinniśmy tutaj wykonywać żadnych zmian, a tak postrzegana jest inżynieria genetyczna. W Stanach Zjednoczonych GMO, czyli genetycznie zmodyfikowane organizmy są nazywane genetycznie zinżynierowane organizmy. Tak? To już sama nazwa jest zupełnie inna i może kojarzyć się nam może bardziej w sposób taki przyjazny, bardziej naturalny. Może oddam Marcinowi i dwa słowa na temat, mam nadzieję, że nam się jeszcze uda powiedzieć, a może Państwa powinniśmy zapytać, jak myślicie, dlaczego ludzie obawiają się GMO, a w szczególności żywności genetycznie zmodyfikowanej? Ja tylko dodam dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to, żeby Państwo też zwrócili uwagę, że rośliny, które określa się jako GMO, klasyfikuje się jako GMO, czyli zmodyfikowane genetycznie tymi narzędziami inżynierii genetycznej współczesnymi, to niekoniecznie są rośliny, którym przeszczepiono jakieś, nazwijmy je w cudzysłowie, obce geny. Na przykład gen bakterii czy jakiegoś innego odległego ewolucyjnie organizmu. Pierwsza roślina, która była przeznaczona do spożycia, pierwsza roślina GMO uprawiana w latach 90. w Stanach Zjednoczonych, uprawiana na większą skalę i przeznaczona właśnie do spożycia, co jest ważne, bo to nie była pierwsza roślina GMO uprawiana na polach, to był taki pomidor, który się nazywał Flavor Saver i on potrafił dłużej leżeć gdzieś poza lodówką na półce 2-3 tygodnie i uzyskano go dzięki temu, że po prostu wyciszono
niektóre geny tego pomidora, odpowiedzialne za produkcję takiego pewnego enzymu. I nie miał on żadnego właśnie obcego genu, ale ponieważ zrobiono to narzędziami inżynierii genetycznej, został zakwalifikowany jako GMO. W związku z tym w Polsce dzisiaj byłby, jego uprawa byłaby zabroniona, bo to jest organizm GMO. Co więcej, gdyby producent tego pomidora chciał zarejestrować tego pomidora do upraw w Europie, to musiałby przejść bardzo długą procedurę rejestracji, która najprawdopodobniej zakończyłaby się klęską, ponieważ w Europie tylko jedna roślina jest dopuszczona do upraw, mianowicie kukurydza BT, która dzięki produkcji takiej toksyny bakteryjnej sama potrafi bronić się przed niektórymi szkodnikami, ale i tak w części krajów, między innymi w Polsce, jej uprawy są zabronione, ponieważ jest to roślina GMO. Więc pierwsza rzecz to prosiłbym, żeby zwrócić na to uwagę, że to nie, że organizmy GMO, rośliny GMO to niekoniecznie są organizmy, które mają przeszczepione jakieś w cudzysłowie obce geny. To mogą być organizmy właśnie z jakimiś wyciszonymi genami albo w których zmultiplikowano liczbę jej własnych genów danej rośliny. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, skąd te takie okropne nazwy genetycznie zmodyfikowane organizmy. Brzmi to strasznie technicznie, odpychająco. Ja myślę, że to jest jeden z elementów klęski GMO, z którą tak naprawdę mamy do czynienia, bo ta technologia nie jest akceptowana. Więc można tak powiedzieć. To jest krótka, aczkolwiek ciekawa historia, mianowicie wynikało to z tego, że firmy biotechnologiczne w Stanach Zjednoczonych, ponieważ państwo amerykańskie nie bardzo chciało finansować rozwój rolnictwa pod kątem uzyskiwania nowych odmian roślin, więc firmy, koncerny, też powstawały małe firmy, inwestowały i bardzo im zależało na tym, żeby uzyskać pieniądze na giełdzie, żeby ludzie kupowali akcje i w związku z tym przedstawiali te swoje pomysły, bo to było głównie na etapie pomysłów, pewnych eksperymentów, właśnie podkreślając, że to jest dzieło inżynierów genetycznych, że to jest zmodyfikowane, że to jest przebudowane, że to jest coś takiego jak skonstruowany komputer. I niestety ten okropny język, którym się posługiwano opisując GMO, wszedł do obiegu, no i zresztą był wykorzystywany też przez przeciwników GMO, bo to brzmi okropnie, genetycznie zmodyfikowany organizm. No, nie chce się tego brać do ust, powiem szczerze, a no, nie zdajemy sobie właśnie sprawy, że wszystko inne, co bierzemy do ust, jest w znacznie większym stopniu zmodyfikowane genetycznie.